Unijny projekt kanalizacyjny w gminie Śmigiel jest na ostatniej prostej realizacji. W Karminie wszystko jest gotowe. Trwają prace w Morownicy, dzięki którym odtworzona zostanie nawierzchnia dróg. Prace w głębi ziemi są już zakończone. W Morownicy wykonano sieć kanalizacyjną o długości 4 km i 300 metrów. Wykonano także 69 odgałęzień bocznych, tak zwanych przyłączy. Jak informuje nas Marta Szulc, pełniąca obowiązki kierownika jednostki realizującej projekt, zgodnie z ustawą z 13 września 1996 roku mieszkańcy mają obowiązek podłączenia się do kanalizacji. Łącznie podłączonych zostanie 440 mieszkańców. Obecnie trwają prace przygotowujące odtworzenie nawierzchni po zakończonych pracach kanalizacyjnych. W ciągu kilku dni zostanie wylana pierwsza warstwa asfaltu, a następnie nawierzchnia asfaltowa zostanie wyrównana. Projekt Kompleksowe zagospodarowanie ścieków zlewni rzeki Obry w gminie Śmigiel współfinansowany jest ze środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.